Okej, widzieliśmy już, jak wygląda i działa torcz z zewnątrz, jak sprawuje się fizyczna i ekranowa klawiatura, jak działa ekran dotykowy, jak działa system BlackBerry 6, praktycznie cały, z wyjątkiem jednego najważniejszego elementu nowej przeglądarki stworzonej przy współpracy z firmą Torch Mobile. Stąd właśnie Torch, a nie Bolt, jak miało być na początku. A poprzednie przeglądarki, jakie były, wszyscy wiedzą doskonale i chyba przeglądarka jest najbardziej wyczekiwanym elementem systemu BlackBerry 6. Zobaczmy, jak działa. A może najpierw te mniej interesujące fragmenty, czyli opcje. W tym przypadku zostało zastosowane dość wyraźne uproszczenie. Nie ma już zakładek, które możemy tutaj dodatkowo konfigurować. Nie ma też trybów emulacji ani niczego w takim rodzaju. Podstawowe opcje, chociaż i tak trochę ich jest, ale do rzeczy. Wejdziemy oczywiście na początku na BB News. Początkowo załaduje się wersja mobilna. Z tym to akurat nawet przeglądarka BlackBerry z wcześniejszych wersji oprogramowania nie miała problemów. Ale spróbujemy teraz wersji pełnej. Tutaj widać, że RIM zrezygnował z wyświetlania ilości danych, które już zostały pobrane i są wymagane jeszcze do pobrania. Zamiast tego mamy po prostu napis ładowanie. Tutaj strona się już ładuje. Widzimy, że większość elementów została już załadowana poprawnie. Jeszcze jakieś ostatnie poprawki i jest tam pełna wersja BB News, czyli wcale nie taki znowu lekki strony w wersji pełnej, niemobilnej. Przewijanie jest płynne, kinetyczne, w zależności od tego, jak mocno muśniemy ekran palcem. Tak się właśnie będzie przesuwać. Możliwe jest oczywiście powiększanie przez rozciąganie. Tutaj widać, że jeżeli się powiększy stronę i od razu przesunie w miejscu, o, tworzą się takie charakterystyczne kwadraciki, taka szachownica, ale to jest tylko w przypadku większych stron i kiedy od razu po powiększeniu bądź oddaleniu chcemy przewijać. Tutaj widać, że wszystko jest płynnie, szybko, a przeglądarka nie obsługuje flesza, dlatego widzimy tutaj puste miejsce. Tu powinno być wideo, ale go nie ma i prawdopodobnie w najbliższych miesiącach nie będzie. Może na początku przyszłego roku, może jeszcze w grudniu. Nie wiem też, w jakiej formie zostanie ta wtyczka udostępniona. A oczywiście strona obraca się błyskawicznie. I kolejna najważniejsza część nowej przeglądarki, czyli zakładki. Mamy możliwość po raz pierwszy od chyba jednej z pierwszych wersji beta OS 5.0 otwierania kilku stron jednocześnie. Tutaj możemy otworzyć na przykład nasze forum, co będzie również dobrym testem przeglądarki w przypadku stron naprawdę ciężkich. O, jeszcze nic nie ma. O, już mamy praktycznie całą zawartość naszego forum. To jeszcze nie chodzi tak płynnie, to widać było tę szachownicę.
ale i tak, bo już jest całe załadowane, i tak jest to o wiele szybciej załadowane i sprawniej obsługiwane niż miało to miejsce w przypadku przeglądarki systemu numer 5, numer 4,5, 4,6, 4,7 i wszystkich pomiędzy tutaj. Powiększanie działa w miarę płynnie, chociaż nie jest to taka prędkość, jakiej moglibyśmy się spodziewać po tak głośno zapowiadanym produkcie. Ta przeglądarka, o ile faktycznie jest wyraźnie szybsza, a wyraźnie lepiej renderuje strony, umożliwia powiększanie przez rozciąganie, a nie tylko dwukrotne kliknięcie, ale nie jest to z pewnością najlepsza przeglądarka na rynku. Jest doskonałym dodatkiem do całego systemu BlackBerry 6, ale w porównaniu z konkurencyjnymi produktami wypada, no przyznajmy sobie szczerze, słabiej. Może znaczenie mają podzespoły Torcha. To nie jest też najszybsze czy najmocniejsze urządzenie na rynku, więc logiczne jest to, że radzi sobie słabiej z przeglądarką, zwłaszcza ze stronami, które są ciężkie, skomplikowane, tak jak na przykład nasze forum. No ale co można powiedzieć? Przeglądarka działa i to działa lepiej niż wszystko, co mieliśmy okazję oglądać do tej pory. Dodatkowo jest jeszcze ikonka z globusikiem, możemy ją kliknąć i mam możliwość dodania aktualnej strony do zakładek. Do ekranu głównego utworzy nam się ikona, którą możemy dodać do menu wszystkie lub do naszych ulubionych. Dodanie kanału RSS, wysłanie adresu strony do znajomego mailem, pinem, messengerem, twitterem i tak dalej. Kopiowanie adresu zakładki i historię. I to w sumie no, ile można mówić o przeglądarce? Przeglądarka działa, działa dużo lepiej niż wcześniej, ma zakładki, osiąga naprawdę rewelacyjne wyniki w testach. Na przykład możemy przeprowadzić test HTML5. A jeszcze byśmy zapomnieli, ale nie ma teraz już funkcji, właściwie osobnych opcji do wyświetlania strony w formie zwiniętej do jednej kolumny lub w postaci klasycznej, komputerowej. Automatycznie do powiększonej strony przeglądarka stara się dopasować tekst. Chociaż akurat tutaj zrobiła nam na złość i nie chciała tak zrobić. Ale generalnie tak to teraz powinno działać. Teraz zrobimy mały test. Widać, to jest 208 punktów, to jeden bonusowy. To jest naprawdę rewelacyjny wynik, czyli w teorii przeglądarka jest naprawdę świetna, ale Torch niekoniecznie daje rady. To chyba tyle, no. Jest dobrze, ale może być dużo, dużo lepiej. Tak więc HTML5 na 5 z plusem, bardzo dobry. Flash niestety nieobecny. Renderowanie stron mobilnych doskonałe, oczywiście renderowanie stron nieco cięższych, takich jak na przykład nasza strona BB News. Bardzo dobre renderowanie stron ciężkich, a powiedzmy sobie średnie. Tutaj się pojawiają problemy z wydajnością, pojawiają się te takie czarne, czy właściwie szare kwadraciki. No i wtedy mamy problem. Ale w końcu mamy przeglądarkę, której nie musimy się aż tak bardzo wstydzić na świecie.